400 kg. Tyle śmieci rocznie wytwarza statystyczny mieszkaniec Dolnego Śląska. Masa ta systematycznie rośnie wraz z rozwojem gospodarczym i jakością życia mieszkańców. Zagospodarowanie odpadów to problem globalny, ale rozwiązywać go należy lokalnie. Przetwarzanie odpadów i odzysk surowców odbywa się w zakładach zagospodarowania odpadów. Nowoczesna instalacja Eko, ekologiczne centrum odzysku, spółka z o.o., funkcjonująca w Bielawie, z powodzeniem osiąga obecnie wymagane poziomy recyklingu. Nowoczesne technologie wdrażania norm środowiskowych nie pozwalają jednak na odzysk surowca i recykling wszystkich odpadów. Szczególnie problematyczne do zagospodarowania są zmieszane odpady komunalne. Dzięki sortowaniu zaledwie 15% można przekazać do recyklingu. Cała reszta trafia na składowiska. To najgorsza z możliwych form postępowania z odpadami. Dyrektywa unijna zobowiązuje kraje członkowskie, by do 2035 roku składowanych odpadów komunalnych zmniejszyć do maksimum 10% ich całkowitej masy. Dlaczego wytyczono tak rygorystyczne cele? Ponieważ koszty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne funkcjonowania składowiska są bardzo wysokie. Szacuje się, że w porównaniu do nowoczesnej spalarni odpadów są one nawet trzykrotnie wyższe. Dlaczego? Ponieważ składowiska stanowią duże źródła niekontrolowanej emisji metanu, czyli gazu cieplarnianego. Niewystarczająco zabezpieczone składowiska mogą skazić glebę i wody gruntowe. Wreszcie odpady na składowisku rozkładają się dziesiątki, a nawet setki lat, cały czas stanowiąc zagrożenie pożarowe. Ciepłownictwo sieciowe w Polsce posiada ogromny potencjał. Jesteśmy jednym z największych rynków ciepła sieciowego w Europie i posiadamy rozwiniętą infrastrukturę. Ciepło sieciowe można produkować w kogeneracji, czyli w skojarzeniu z energią elektryczną, co poprawi efektywność wykorzystania paliw alternatywnych, a więc przyczynia się do ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i podnosi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Mając na uwadze rewolucję, jaka czeka branżę ciepłowniczą, jest to jedyny kierunek, który uchroni nas przed drastycznym wzrostem cen za energię. W odpadach zmagazynowana jest bowiem energia, którą można odzyskać dla potrzeb lokalnych ciepłowni. Frakcja kaloryczna odpadów komunalnych charakteryzuje się właściwościami palnymi porównywalnymi z paliwami kopalnymi. Właśnie dlatego zakazano jej składować. Nadszedł czas na zmianę stereotypowego postrzegania takich instalacji przez społeczeństwo jako coś złego i groźnego. W przeszłości negatywny przekaz utrwalił w społeczeństwie negatywny obraz. Zmiany wymuszane są nie tylko przez wytyczne Unii Europejskiej co do składowania, jak i też ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych, ale również większą świadomość ekologiczną i skutki ekonomiczne. Tutaj ważna jest rola władz, samorządów w tym, aby przekazali społeczeństwu korzyści i konsekwencje, jak i potencjalne zagrożenia, przeprowadzając akcję informacyjno-edukacyjną. Zarazem władze powinny umożliwić podjęcie decyzji przez społeczeństwo, ponieważ to oni będą beneficjentami potencjalnych konsekwencji czy korzyści. Marnujemy energię i zanieczyszczamy środowisko, na dodatek płacąc wyższą cenę. Racjonalnym i bezpiecznym dla ludzi oraz środowiska rozwiązaniem problemu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów jest wykorzystanie drzemiącego w niej potencjału. Spalarnia odpadów daje podwójny zysk, tańsze zagospodarowanie oraz uzyskanie taniej, ekologicznej energii. Spalanie odpadów to kluczowa technologia, pomagająca uporać się z wciąż rosnącą masą śmieci w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Co ważne, tam gdzie spalarnie odpadów funkcjonują od dawna, składowiska odpadów niemal nie występują. Tak jest choćby w północno-zachodniej Europie, na przykład w Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Austrii czy Finlandii, w których główną rolę w zagospodarowaniu odpadów odgrywają recykling i spalanie odpadów z odzyskiem energii. W Europie 96 milionów ton odpadów rocznie poddawanych jest termicznej obróbce z odzyskiem energii i ciepła. W takich krajach jak Niemcy czy Holandia termicznemu przekształcaniu poddawanych jest odpowiednio 3 300 000 i 3 600 000 ton na 10 milionów mieszkańców.
Natomiast w Polsce jedynie około 300 tysięcy ton odpadów. W Europie działa aż 500 zakładów termicznego przekształcania odpadów. Tymczasem w Polsce zaledwie 9. Marnujemy energię i zanieczyszczamy środowisko, na dodatek płacąc za to coraz wyższą cenę za zagospodarowanie odpadów oraz energię cieplną i elektryczną pochodzącą z węgla. A będzie jeszcze zdecydowanie drożej. Alternatywą dla tego scenariusza są inwestycje, które planowane są obecnie w wielu miejscach w kraju. Rozpoczęła się rozbudowa spalarni w Warszawie, a wkrótce mają powstać one również m.in. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w Rzeszowie, we Włocławku czy w Krośnie, gdzie instalacje buduje samorząd przy akceptacji mieszkańców. A nasza spółka jest takim osobliwym podmiotem, który prowadzi zarówno zakład unieszkodliwiania odpadów, jak i Krośnieską Elektrociepłownię. I to w sposób oczywisty stało się podstawą do analiz wykorzystania tych pozostałości do sortowania w naszej elektrociepłowni krośnieńskiej i w zasadzie decyzji w tym zakresie, żeby budować blok energetyczny, w którym paliwem będą właśnie pozostałości sortowania odpadów. W naszej ocenie będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na koszty zagospodarowania tych pozostałości, co powinno wpłynąć na obniżkę cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, no ale też pozytywny wpływ będzie to miało na krośnieńską elektrociepłownię. Po zrealizowaniu tej inwestycji wyeliminujemy w ogóle w naszej elektrociepłowni spalanie węgla, zmniejszymy udział biomasy. Jest szansa, by nowoczesna instalacja powstała także w Bieladzie. Harmonogram przedsięwzięcia zakłada realizację 3 etapów. Uruchomienie całego przedsięwzięcia, a także poszczególnych jego etapów inwestor uzależnia od uzyskania zgody społecznej dla inwestycji. Jeśli zostanie ona osiągnięta, to rozpoczęcie prac budowlanych mogłoby nastąpić w 2023 roku. Wytwarzana energia cieplna skierowana byłaby do lokalnej sieci cieplnej mieszkańców. Po wybudowaniu instalacji do produkcji energii wykorzystującej paliwo z odpadów jakość powietrza w regionie, zwłaszcza w okresie zimowym, ulegnie poprawie. Wynika to z wyższych norm jakości powietrza dla takich instalacji, stałego monitoringu spalin i jakości powietrza, ale przede wszystkim z zastosowania nowoczesnej technologii i systemu oczyszczania spalin. Dane monitoringu są rejestrowane i dostęp do nich ma Inspekcja Ochrony Środowiska i mieszkańcy. Takie normy obowiązują wszystkich inwestorów. Ich przekraczanie grozi wysokimi karami i zatrzymaniem pracy zakładu. System oczyszczania redukuje do 90% zanieczyszczeń w porównaniu z konwencjonalnym spalaniem węgla. Warto podkreślić, że zaawansowane technologicznie systemy oczyszczania stanowią około 30% kosztu budowy spalarni, a to gwarantuje odpylanie spalin, usunięcie szkodliwych gazów, tlenków azotu, metali ciężkich oraz związków organicznych. Ponadto spalanie odpadów w takiej instalacji następuje w temperaturze od 850 do 1200 stopni Celsjusza, co powoduje utlenienie dioksyn oraz furanów. W efekcie spalarnie spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń. W efekcie to, co ulatuje w niebo z kominów spalarni, praktycznie jest to para wodna. Doświadczenia wynikające z wieloletniej eksploatacji europejskich spalarni odpadów komunalnych w Polsce i Europie dowodzą, że zamieszkiwanie w pobliżu tego typu instalacji nie wiąże się z żadnym ryzykiem ani uciążliwością. Na całym świecie instalacje tego typu działają w centrach dużych miast. Instalacje termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w Poznaniu oraz Białymstoku także funkcjonują w otoczeniu osiedli mieszkaniowych. Inaczej jest w Koninie i Bydgoszczy, gdzie instalacje oddalone są od zabudowy mieszkaniowej. Podobnie ma być w Bielanie. Zakład ma zostać zlokalizowany w odległości około 2 km od ścisłego centrum Bielawy i około 1 km od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Plusem tej lokalizacji jest także bliskość dostawcy surowca RDF, co wyeliminuje jego transport, oraz bliskość sieci ciepłowniczych. Wybrano tę lokalizację jako najbardziej korzystną dla środowiska, biorąc pod uwagę względy ekologiczne, ekonomiczne i technologiczne.
Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, IPCC, w jasny i dobitny sposób przekazuje nam informacje i rekomendacje, które są kluczowe dla naszego przetrwania. Dla Polski oznacza to jedno – konieczność odejścia od spalania paliw kopalnych, w tym węgla czy gazu, musi się natychmiast zakończyć. W świetle tego nie warto modernizować czy budować nowych kotłowni wykorzystujących paliwa przeszłości. Korzystajmy z tego, co jest bezpieczne i dostępne lokalnie.